W tym filmie gra także siostra Julii Wieniawy. Jak wiemy, Julia spełnia się aktorsko i czy to jest tak, że na przykład jej siostra również, myślisz, ma szansę na to, aby tak mocno zaistnieć w tym show biznesie, jak obserwujesz jej poczynania na planie? Myślę, że tak, tym bardziej, że to jest dziewczyna, która w tym roku dostała się do szkoły teatralnej i idzie do Państwowej Szkoły Teatralnej, więc myślę, że to bardzo dobra decyzja. Oczywiście życzę jej, żeby nie dała sobie wmówić tam wielu herezji, które szkoły teatralne próbują wmówić. Natomiast wierzę w to, że po prostu będzie z krwi i kości aktorką, tak? No bo Julia Wieniawa chyba nie jest jakby aktorką, tak? Ona jest jakby multi i być może też dlatego ludzie nie za bardzo ją często darzą sympatią, tak? W jakichś tam komentarzach czy coś, no bo bo myślą, że jest pazerną laską, która po prostu chwyta się już wszystkiego, żeby zaistnieć. Natomiast myślę, że to wszystko gdzieś jest niczym innym jak chęcią spełniania marzeń, tak? Więc sam wiem coś o tym, no bo różne rzeczy robię w życiu, więc, tak, myślę, że to jest dobrze. A Alicja Wieniawa-Narkiewicz myślę, że po prostu jakby wybrała stricte drogę aktorską, a to, co finalnie zrobi ze swoim życiem i gdzie wyląduje, tak, w jakich jeszcze innych branżach, to już jest kwestia jej decyzji, ale tak, fajnie, że się zdecydowała na szkołę teatralną i myślę, że to jest coś, co powinno budzić jakiś rodzaj szacunku, tak, więc no.